Republika Dominikańska to jeden z najpiękniejszych krajów na Karaibach i chyba tutaj nie ma co dyskutować. To kraj, do którego przylatują miliony turystów, wiele osób przylatuje tam spędzić swoją emeryturę. Duża część osób z Europy przyjeżdża tam przezimować naszą ponurą europejską zimę. Setki osób decydują się przeprowadzić do Dominikany, a tysiące osób zimują tam podczas trwania naszej europejskiej ponurej zimy. Duża część osób zastanawia się, jak spędzić więcej niż 30 dni w Dominikanie. I na to pytanie Wam dzisiaj odpowiem. Trzeba pamiętać, że w Dominikanie panuje ruch bezwizowy. Oznacza to, że bez żadnych przeszkód możemy spędzić w Dominikanie legalnie 30 dni. Reguluje to ustawa DGM 04/2021. Oznacza to, że każda osoba może legalnie wlecieć bez przeszkód do Dominikany i spędzić tam 30 dni. Po tym czasie powinna opuścić kraj. Co się stanie, jeżeli nie wyjedziemy? Albo co zrobić, żeby zostać tam dłużej? Są cztery możliwości. Pierwszy sposób to wylot z kraju na przysłowiowy weekend. Na przykład do Orlando na Florydę, gdzie lot kosztuje około $80. Do Bogoty, do Meksyku czy do pobliskiego Puerto Rico. Wracając do Dominikany, te 30 dni resetuje się i ponownie możemy spędzić kolejne 30 dni. Tę czynność możemy powtarzać dowolną ilość razy i nikt nie będzie nam robił z tej kwestii problemu. Tego typu rozwiązanie daje ogromną możliwość zwiedzenia Ameryki Środkowej, ale Dominikana to również fajna przystań na zwiedzanie Ameryki Północnej lub Ameryki Południowej. To jedno z rozwiązań, które stosuje wiele osób decydujących się przeprowadzić lub przezimować okres w Dominikanie. Druga opcja to po prostu przedłużony pobyt bez żadnego wylotu, bez żadnej rejestracji, bez żadnego wypełniania dokumentów. Po prostu spędzamy tam miesiąc, dwa, trzy, cztery miesiące więcej niż jest to dozwolone. Oczywiście pobyt staje się w teorii nielegalny. Przy wylocie będziemy musieli po prostu zapłacić opłatę, która została ustanowiona przez Urząd Migracyjny. Tabelka znajduje się również na lotnisku. Dla przykładu, jeżeli spędzimy w Dominikanie do 90 dni, będziemy musieli zapłacić 2,5 tysiąca pesos, co jest równe około $36. W przypadku pobytu do 180 dni, jeżeli dobrze pamiętam, to 4 tysiące pesos, czyli około $70, $72, $75. Nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami prawnymi, natomiast trzeba pamiętać, że prawnie rząd Dominikany posiada możliwość zablokowania ponownego wjazdu takiemu turyście do kraju. Natomiast nikt nigdy nie słyszał o takim przypadku, ponieważ Republika Dominikańska to ostatni kraj na Karaibach, który będzie chciał zakazać ponownego wjazdu jakiemukolwiek turyście. Dominikana z tego żyje, dlatego bez przeszkód możecie spędzić tam dowolny czas. Właśnie tego dowiecie się na lokalnych forach dominikańskich, jeżeli zapytacie, jak spędzić więcej niż 30 dni w Dominikanie. Każdy ekspata po prostu doradzi Wam, żeby zostać na określony czas w Dominikanie i zapłacić wyznaczoną opłatę na lotnisku. Trzecia możliwość to oczywiście uzyskanie rezydentury. W tym momencie nie jest to takie łatwe, jak było jeszcze kilka lat temu. Rząd Dominikany zreformował nieco ustawę, w której kiedyś przy zakupie nieruchomości za kwotę powyżej $200,000 można było nabyć nieruchomość, ponieważ była traktowana ona jako inwestycja. W tym momencie niestety nie jest to możliwe, natomiast co ważne i wartym podkreślenia jest to, że zakup nieruchomości niezależnie od kwoty może być istotnym i kluczowym czynnikiem do otrzymania takiej rezydentury. Natomiast rezydenturę w Dominikanie można otrzymać również na podstawie emerytury $1,500 miesięcznie, które trzeba oczywiście udokumentować, lub bycie rentierem przedstawiając dochód w wysokości $2,000 lub więcej miesięcznie. Oczywiście istnieje również inna metoda uzyskania rezydentury, a nawet obywatelstwa, to małżeństwo z Dominikańczykiem lub Dominikanką. Ostatnia z możliwości to przedłużenie pobytu nawet do 120 dni. Oznacza to, że będziemy mogli tam legalnie spędzić 4 miesiące.
Jedyne, co musicie zrobić, to wejść na stronę Urzędu Migracyjnego i wypełnić wniosek. Wszystkie dane, stronę internetową oraz dane kontaktowe zamieścimy w linku pod tym filmem. To rozwiązanie zostało niedawno przedstawione przez Urząd Migracyjny. Jeszcze kilka lat temu nie było to takie łatwe, a o decyzji, czy możemy zostać w Dominikanie legalnie większą ilość czasu, decydował jeden urzędnik, a procedura była trudna, długa i męcząca. W tym momencie wszystko zostało uproszczone, a zorganizowanie takiego pobytu jest dużo prostsze. Wszystko zostało zautomatyzowane, a po 3 dniach powinniście otrzymać dokument, który zezwoli wam na legalny pobyt w kraju. Oprócz wniosku, w którym będziecie musieli wypełnić takie informacje jak imię, nazwisko, numer paszportu, lokalny numer telefonu, miejsce zamieszkania, czy chociażby cel wizyty, potrzebne będzie załączenie takich dokumentów jak paszport, ostatnia pieczątka z wlotu do Dominikany, certyfikat medyczny od lekarza, który potwierdzi, że nie macie żadnych chorób przewlekłych ani zakaźnych, wyciąg z konta bankowego potwierdzający, że posiadacie odpowiednie środki do życia, tak żebyście nie byli ciężarem ekonomicznym dla rządu dominikańskiego, oraz bilet lotniczy przedstawiający datę wylotu z kraju. Koszt uzyskania pobytu niewiele różni się tak naprawdę od opłat, które trzeba zapłacić, jeżeli przebywamy w cudzysłowie nielegalnie w Dominikanie, ponieważ wypełniony wniosek do 90 dni kosztuje 2,5 tysiąca pesos, do 120 dni jest to 4 tysiące dominikańskich pesos. Z naszego doświadczenia jest to w tym momencie najlepsze rozwiązanie na przedłużony pobyt w Dominikanie. Sama procedura jest bardzo prosta, zautomatyzowana i nie zabiera wiele czasu. Nie musicie iść do urzędu, wszystko można zrobić na stronie internetowej, a wniosek, tak jak wspomniałem, dostaniecie mailowo. Dlatego jeżeli planujecie przedłużony wyjazd wakacyjny lub przezimowanie w Dominikanie do 4 miesięcy, wystarczy, że wypełnicie ten wniosek. Jeżeli potrzebowalibyście pomocy, skontaktujcie się z nami, a my pomożemy wam to zorganizować. Dowiedz się, dlaczego Dominikana może być dobrym pomysłem na zakup nieruchomości inwestycyjnej. Obserwuj nasz profil po więcej takich treści. Casa Dominikana. Pomagamy w zakupie nieruchomości.